Kapituła nie miała twego zadania, nie chcąc trzymać dużej państwa w niepewności o wygłoszenie laudacji dla dwóch laureatów pierwszej nagrody i uroczyste ujawnienie ich nazwisk, poprosimy panią minister Annę Fotygę. Pani minister, zapraszamy na naszą scenę, prosimy serdecznie. Będziemy również łączyć się z naszymi laureatami wirtualnie. Szanowni Państwo, laureatami głównej nagrody prometejskiej Międzymorza imienia świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego są Jego Ekscelencja Valdas Adamkus, były prezydent Litwy, przyjaciel prezydenta Kaczyńskiego, osoba, z którą bardzo blisko prezydent Kaczyński współpracował, oraz były sekretarz do spraw energii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Richard Perry. Thank you, Mr. President. Dziękuję, panie prezydencie, i mam nadzieję, że przyjmie pan tę nagrodę. Kindness and pleasure. Thank you. First of all, I am delightful to have this connection and this occasion, and I am grateful for. Po pierwsze, to dla mnie wielka przyjemność, że mam tę okazję, by wyrazić wdzięczność za przyznanie mi Nagrody Prometejskiej imienia Lecha Kaczyńskiego. Podczas mojej kadencji poziom współpracy i kooperacji, jaką dokonały oba nasze kraje, należy ocenić jako wybitne. Osiągnęliśmy najwyższy poziom. Zdecydowanie wszystkie zasługi za te wysiłki i osiągnięcia należą się prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. And I believe that this effort, this accomplishment definitely is the efforts of President Lech Kaczyński. Now, his dedication and work. Jego poświęcenie i ciężka praca była skierowana na ustanowienie stabilizacji i bezpieczeństwa w Europie. Koordynacja pomiędzy nami była tak bliska, że jestem przekonany, iż udało nam się rozwiązać niektóre z problemów, z jakimi wtedy borykała się Europa. To były bardzo konstruktywne, wspólne lata. Was to see the stability and security of Europe. And our coordination between him and myself was so closely related that I believe we have we helped to solve some of the problems which the Europe actually had to solve. And this was a constructive years of together. What I one thing what strikes me. Co mnie uderzyło, to fakt, że jego perspektywa nie ogarniała tylko naszych bilateralnych relacji. Jego interesowała ochrona wschodnich granic Europy. Przypominam sobie, kiedy Sowieci, a właściwie Rosjanie, rozpoczęli agresywne kroki przeciwko Republice Gruzji, to dzięki inicjatywie prezydenta Kaczyńskiego zebrali się prezydenci krajów bałtyckich i prezydent Ukrainy i polecieliśmy razem do Tbilisi, by wziąć tam udział w manifestacji dziesiątków tysięcy ludzi. Efforts. He gathered the Baltic presidents in his presidential airplane and we flew to Tbilisi to attend the meeting which was conducted almost by. Celem naszego pojawienia się było pokazanie moralnego wsparcia. Chodziło o pokazanie Gruzinom, że mogą liczyć również na Unię Europejską. Chcieliśmy też ostrzec resztę świata, resztę wolnego świata, o agresywnych intencjach Rosji. Nie wiem, do jakiego stopnia było to pomocne, ale to Lech Kaczyński był jednym z przywódców, którzy zwrócili uwagę świata na problemy Europy i niebezpieczeństwo, jakie grozi Gruzji. Of the aggressive attentions of Russia. I don't know how much it helped, but anyway, Lech Kaczyński was one of the leaders
to bring the world attention to the European problems and some of the aggressions which threaten the Republic of Georgia. Strata Lecha Kaczyńskiego to nie tylko strata dla Rzeczpospolitej Polskiej i tym samym dla Litwy, ale też strata dla całej wolnej ludzkości. Jestem przekonany, że byłby dziś doceniony nie tylko przez nas, ale i przez przyszłe pokolenia. Ta tragedia to wielka strata dla waszego kraju, ale równocześnie wielka strata dla nas wszystkich. Tak więc raz jeszcze przekazuję nasz podziw dla wielkiego człowieka i wielkiego polskiego patrioty. Raz jeszcze bardzo dziękuję. For all of us. So our admiration really to a great man and great patriot of Poland. So thank you very much again. Bardzo dziękujemy, a teraz? Idea Międzymorza w swoim najrozleglejszym wariancie i najszerszej koncepcji obejmowała nie tylko kraje od Chorwacji i Rumunii po Estonię, ale również Finlandię nad Bałtykiem, a na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego Gruzję. Mając to na uwadze, sięgnęliśmy po utwór artysty pochodzenia gruzińskiego. Właśnie piękną piosenką. Modlitwa była ta o Kudżawy z tekstem Francis Fillon. Żegnamy się już z państwem. A dlaczego akurat ten utwór? Myślę, że to, co żywe jeszcze w naszej części Europy i co pozwala nam lepiej się porozumieć, to wrażliwość na sferę duchową i wierność chrześcijańskiej tradycji. Przecież tej tradycji, która ukształtowała Europę. Zapraszamy na scenę solistów Agnieszkę Cudzich, Basię Pospieszalską i Darka Muchę. Nie wiedzą,
zieloną